Badaszewskie Inwestycje. Szanowni Państwo, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj na ulicy Ordona. Dowiedziałam się niedawno, że tutaj jeszcze 10 lat temu odbywały się pierwsze w Warszawie wyścigi samochodowe i na tym tutaj bruku właśnie felgi pogubione i zderzaki zepsute. To właśnie fani motoryzacji tutaj uprawiali. Dzisiaj mamy gościa, którego szczególnie chciałabym powitać. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, profesor Jakub Lewicki jest z nami. Witam bardzo serdecznie. Jest również zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy Michał Olszewski. Witam także radnego miasta stołecznego Warszawy Mariusza Budziszewskiego. Jest z nami również radny dzielnicy Wola pan Krystian Wilk i dyrektor zarządu dróg miejskich Łukasz Puchalski. Proszę Państwa, będziemy rozmawiać o ulicy Ordona i o tym, jak w najbliższym czasie Odolany będą się powoli zmieniać. Zapraszam pana prezydenta Michała Olszewskiego. Dzień dobry Państwu. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i podzielić się trzema dobrymi informacjami z Państwem, które dotyczą osiedla Odolany. Pierwsza, i od tej zaczniemy, bo znajdujemy się na ulicy Ordona, to informacja na temat tego, że uzgodniliśmy po naprawdę bardzo długich i pieczołowitych pracach kwestie modernizacji tej ulicy. Nie ukrywam, w dwóch etapach, w perspektywie krótko i długofalowej, o czym też za chwilkę też pewnie powie pan profesor Jakub Lewicki. Chcę tylko, żebyście Państwo widzieli, że jakby prace, które poświęciliśmy, jakby wynikały przede wszystkim z tego, że przy okazji modernizacji ulic i dróg nie chcemy zapominać o tym, że pewne elementy, to czy niektórzy oceniają to dobrze czy źle, naszego miasta są wpisane w tkankę związaną z dziedzictwem historycznym i my tej przeszłości też nie chcemy tak po prostu niweczyć. I to, co dla niektórych jest tylko brukiem, dla innych jest aż brukiem. I z tego względu nasze rozmowy, które prowadziliśmy z panem profesorem Lewickim, były poświęcone temu, żeby nie zaprzepaszczać jakiejkolwiek szansy związanej z możliwością odpowiedniego eksponowania elementów, które są zabytkowe. W tym przypadku udało nam się znaleźć rozwiązanie, które jest konsensusem, nawet nie kompromisem, konsensusem z tego względu, że w perspektywie krótko- i długookresowej uda nam się osiągnąć obydwa cele, które są istotne i dla mieszkańców, i dla tych wszystkich, którzy, i dla tych mieszkańców, którzy korzystają z tego elementu infrastruktury komunikacyjnej, i dla tych mieszkańców, którzy dbają o dziedzictwo, i dla wszystkich tych, którzy też chcą, aby nasze miasto było miastem, które się w sposób zrównoważony rozwija i też jakby poprawia swoją jakość infrastruktury. I może w tym momencie oddał głos panu profesorowi Lewickiemu, dlatego że też pan profesor podzieli się swoimi uwagami dotyczącymi samego projektu, a potem podzielimy się z państwem dwiema pozostałymi informacjami, które są istotne dla dzielnicy Wola i dla osiedla Odolany. Panie profesorze, bardzo proszę. Witam Państwa. Proszę Państwa, otaczające nas zabytki to przede wszystkim nasza przyszłość. Zarówno ja, jak i pan prezydent robimy wszystko, aby te zabytki przetrwały. Przetrwały jak w najlepszej formie, a jednocześnie cieszyły nas i wszystkich mieszkańców. Po długich dyskusjach doszliśmy do konsensusu, uzgadniając kierunek remontu tejże ulicy i przede wszystkim uzgadniając, jak ona będzie wyglądać. Tak jak pan prezydent wspomniał, remont ulicy będzie dwuetapowy. Pierwszy etap będzie obejmował zabezpieczenie w druku specjalną dodatkową nawierzchnią, dodatkowymi wzmocnieniami i wykonanie nowej nawierzchni. Jednocześnie te najbardziej zniszczone fragmenty, które nie dają się przełożyć, które nie dają się naprawić, zostaną przełożone. Drugi etap remontu tejże ulicy będzie obejmował kompleksowe jej zmiany z wprowadzeniem tramwajów, z wprowadzeniem dodatkowych elementów komunikacyjnych. Proszę Państwa, przyjęte rozwiązanie zapewnia zachowanie bruku, zachowanie w dobrej formie, ale też zapewnia komfort mieszkańcom.
i to są nasze kierunki działania. Każdy element powinien pozostać, każdy element powinien być chroniony, mieszkańcy powinni mieć komfort i proszę Państwa, zabytki to przyszłość. Przyszłość Warszawy, przyszłość Polski, przyszłość nas wszystkich. Dziękuję. Tym samym chcielibyśmy przeciąć jakiekolwiek spekulacje o domniemanym sporze między nami jako miastem a konserwatorem zabytków i jasno zakomunikować, że wszystkie dotychczasowe rozmowy, które prowadziliśmy, były prowadzone po to, żeby znaleźć właśnie jak najlepsze rozwiązanie, do którego właśnie doszliśmy. Ono oznacza, że już na najbliższej sesji w imieniu prezydenta miasta będziemy wnioskowali o ujęcie zadania związanego z modernizacją ulicy Ordona, która będzie polegała najpierw na opracowaniu dokumentacji, zabezpieczeniu, o którym mówił pan profesor, zabytkowego bruku, wykonaniu tej nawierzchni po to, żeby nie ta jakby sytuacja, którą mamy dzisiaj, nie stanowiła dalej dla mieszkańców utrudnień. Następnie będziemy wykonywali dokumentację docelową, która będzie zakładała przeprowadzenie zgodnie z planem miejscowym, który, jak Państwo wiecie, jest obecnie cały czas w opracowaniu i uzgodnieniu akurat w tym wypadku z kolejarzami, o czym też możemy na koniec Państwu powiedzieć, jeśli będzie takie zainteresowanie, i przeprowadzeniu tej linii tramwajowej, która, jak Państwo wiecie, jest jednym z elementów ujętych w naszych planach. Jest z nami pan radny Mariusz Budziszewski. Jakby to, tak jak Państwo wiecie, to od woli radnych będzie zależało, czy ta inwestycja będzie ujęta w budżecie. Tak się składa, że jakby poprosiłem dzisiaj o udział pana radnego Budziszewskiego z tego względu, że niejednokrotnie na jego interpelacje odpowiadaliśmy, tłumacząc zawiłości związane z modernizacją ulicy Ordona. Jakby mógł oddać głos panie radny. Dzień dobry, szanowni państwo. Szczególnie chciałem tutaj podkreślić, że dziękuję za to porozumienie, panie profesorze, panie prezydencie. To bardzo ważne, żebyśmy wszyscy działali dla dobra mieszkańców, a szczególnie tej części Woli, Odolane. Nie ma co ukrywać, że jest to część Woli, która wymaga wielu działań i to związanych z infrastrukturą drogową, ale również infrastrukturą społeczną. Dopiero co we wrześniu otworzyliśmy nową szkołę na ulicy Karlińskiego. Ostatnio Rada Dzielnicy Wola na sesji w tym tygodniu również zabezpieczyła ponad 1 000 000 zł na koncepcję związaną z budową kolejnej podstawówki tutaj niedaleko, ale przede wszystkim chciałem podziękować również w imieniu mieszkańców tej części Woli za to, że udało się znaleźć takie rozwiązanie na Ordona, które jest akceptowalne, myślę, że tutaj przez wszystkich. Będziemy rozmawiali również i tutaj pan prezydent pewnie, czy pan dyrektor powie o Jana Kazimierza. To będzie drugi temat. Ja chciałem tylko przypomnieć, że na sesji budżetowej 16 grudnia, ostatniej sesji budżetowej, przyjęliśmy w budżecie na tą inwestycję na najbliższe 3 lata, czyli 23, 25, 35 milionów. Został ogłoszony przetarg za to również, za tę dość pilne prace nad tym przetargiem. Dziękuję ZDM-owi. No i co, panie prezydencie, obiecuję ze swojej strony i w imieniu mam nadzieję radnych miasta z Woli, ale nie tylko, że dla Rady Miasta na pewno ta inwestycja będzie priorytetem. Postaramy się za to zabrać jak najszybciej na sesji budżetowej w marcu. Myślę, że to jest optymalny termin. Jeszcze raz dziękuję. To już wywołany temat Jana Kazimierza. Poprosił pana dyrektora Łukasza Puchalskiego, który powie kilka szczegółów o wszczętym właśnie postępowaniu przetargowym na to zadanie. Tak jak państwo usłyszeli od pana Mariusza Budziszewskiego, radnego miasta stołecznego Warszawy, priorytetowo potraktowaliśmy tę inwestycję natychmiast, jak została ona ujęta w budżecie. Rozpoczęliśmy pracę nad przetargiem. Panie dyrektorze, jak mógł pan powiedzieć szczegóły samej inwestycji? Dzień dobry Państwu. Właśnie dzisiaj ukazało się ogłoszenie. Szukamy wykonawcy do prac na Jana Kazimierza. 20 miesięcy od podpisania umowy. Budżet trochę ponad 30 milionów złotych. Mamy nadzieję, bo wczoraj i w zeszłym tygodniu otwieraliśmy postępowania przetargowe. Są chętni za pieniądze niższe niż kosztorysy. Mam nadzieję, że i tutaj uda nam się znaleźć dobrego wykonawcę. Ponad 200 drzew, 1000 krzewów, ścieżka rowerowa, 20 miesięcy prac ze względu na konieczność podzielenia
tych prac na etapy, tak żeby mieszkańcy mieli cały czas dostęp do drogi, możliwość wyjazdu z osiedla. To wszystko przed nami. Mam nadzieję, że tutaj wraz z przebudową ulicy Ordona będziemy mogli powiedzieć, że to, co było zmorą mieszkańców, czyli stan i funkcjonalność dróg, w bardzo dużej mierze się poprawi. Dziękuję. Tak jak Państwo wiecie, to czego mieszkańcy najczęściej potrzebują przy okazji tych nowo rozbudowanych osiedli, to nie tylko infrastruktura drogowa, ale również oświatowa, która jest de facto tym drugim ważnym elementem całego krwiobiegu takiego nowych osiedli. Pan radny Mariusz Budziszewski wspomniał już o inwestycji edukacyjnej na ulicy Karlińskiego. Chciałbym oddać głos po to, żeby powiedzieć Państwu o tej trzeciej informacji panu Krystianowi Wilkowi, radnemu miasta, radnemu dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, dlatego że właśnie na dniach dzielnica zdecydowała o tym, żeby rozpocząć pracę nad drugą inwestycją oświatową w tym rejonie dla osiedla Odorany. Panie radny. Szanowni Państwo, ja chciałbym w imieniu swoim Rady Dzielnicy, jak i przede wszystkim mieszkańców, podziękować za te wszystkie inicjatywy, które są tutaj realizowane przy wsparciu Rady Miasta i Pana Prezydenta. My jako radni dzielnicy jesteśmy tą pierwszą linią rozmów z mieszkańcami, dlatego tym bardziej cieszy nas, że nasze kolejne działania przynoszą sukces. Liczę, że uda się szybko rozpocząć remont Jana Kazimierza, że mieszkańcy będą w końcu w stanie odetchnąć uciążliwościami, które mają na ulicy Ordona, a przede wszystkim inwestycje oświatowe, które w dzielnicy Wola nabrały bardzo dużego tempa. Szkoła na Karlińskiego, teraz nowa koncepcja szkoły, gdzie środki zostały już zabezpieczone, gdzie rozpoczęliśmy pracę w zakresie inwentaryzacji działki i wykonania studium wykonalności. Także bardzo za to dziękujemy. Mamy również szkołę na Grabowskiej, też o tym tutaj chciałem wspomnieć, która też będzie rozbudowywana, więc liczę na to, że naszymi wspólnymi działaniami Odolany będą każdego dnia się zmieniać i za to bardzo serdecznie dziękuję. Państwa, jeśli z naszej strony to wszystko, to oczywiście teraz będzie czas dla Was, dla Państwa na pytania. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że Pan Profesor ma dla nas jeszcze około 15 minut, także mam nadzieję, że jeżeli też Państwo jesteście zainteresowani później nagrywkami, to proszę ewentualnie brać to pod uwagę. Jest tutaj mój zacny kolega z mikrofonem, także jeśli ktoś chciałby do Panów pytania, to proszę. Dzień dobry, Przemek Paczkowski, Radio dla Ciebie. Ja mam pytanie do Pana Profesora, żeby Pan wytłumaczył, dlaczego ten bruk jest tak ważny, żeby go zabezpieczyć, i może pytanie też do Pana Dyrektora Puchalskiego, jak będzie wyglądało zabezpieczenie tego bruku, tak bardziej technicznie. Proszę Państwa, każdy zabytkowy bruk ma wartości i historyczne, a przede wszystkim mówiąc wprost, bruków się już nie produkuje. To świadczy o naszej przeszłości, to jest elementem tożsamości tego miejsca i dlatego też powinien on pozostać. Są miejsca, gdzie on jest w stosunkowo dobrym stanie, ale nie spełnia współczesnych wymogów technicznych. Przede wszystkim jednoznacznie wiemy, że ciężki sprzęt, który porusza się po tej ulicy, ale ciężki sprzęt nie tylko w postaci samochodów ciężarowych, ale w postaci autobusów, bezpowrotnie niszczy ten bruk. A z drugiej strony każdy zabytkowy bruk wymaga właśnie specjalnego wzmocnienia ze względu na zupełnie inne parametry pojazdów, które się po nim poruszają. Dlatego też musimy zawsze łączyć przyjemne z pożytecznym, a więc zachowanie zabytku z koniecznością technicznego wzmocnienia tego elementu. Dziękuję. Myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu. Wystarczy obrócić głowę i zobaczyć, jak ten bruk może wyglądać. Tak? On naprawdę wygląda imponująco i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ten bruk był na całej ulicy Ordona w momencie, kiedy całe te zaplecze przemysłowe, które mamy na tyłach ulicy Gniewkowskiej, przestanie tutaj funkcjonować. Wszyscy wiemy, że takie wykorzystanie tego terenu jest tymczasowe. Pytanie, jak długa jest ta tymczasowość? Na pewno jeszcze co najmniej kilka lat. Natomiast jakby dlaczego tego bruku nie wyeksponujemy teraz? No dlatego, że mieszkańcy skarżą się na dwie rzeczy. Skarżą się na hałas i skarżą się na zapylenie. Nawet wyremontowany bruk to dalej jest problem hałasu i to dalej jest problem zapylenia. I
lepiej ułożony bruk, tym większa prędkość i z powrotem wyższy hałas. W związku z tym, jak podjęliśmy decyzję, żeby ten bruk punktowo wyrównać, zakryć siatką, zalać asfaltem, zabezpieczyć też krawężnikami, by ten bruk nie rozchodził się na boki. W niektórych miejscach też, bo w pasie dzielącym chcemy zaproponować zieleń, też po prostu przysypać ziemią i zaproponować nad nim trawniki w taki sposób, by za te kilkanaście, może 20 lat był materiał do tego, by w ramach budowy linii tramwajowej cała ulica Ordona wyglądała naprawdę zjawiskowo. Dziękuję. Dzień dobry, Kacper Szmitka z kanału Avizonacz. Mam pytanie na temat tej linii tramwajowej, która tutaj jest planowana. Kiedy mogłaby powstać i w jaki sposób by wyglądała właśnie od dworca zachodniego w tym rejonie? Dziękuję. Nie chcąc zdradzać za dużo szczegółów, zapraszam Państwa za tydzień na briefing Pana Prezydenta, który będzie dotyczył też tej sprawy, więc sądzę, że jakby pokazanie całego systemu komunikacyjnego otworzy też trochę gdzieś tam wyobraźnię nas wszystkich na to, w jaki sposób ten system komunikacyjny powinien funkcjonować w sposób spójny i zrównoważony. Przebieg linii był niejednokrotnie przez nas wykładany w projekcie planu miejscowego i jest on powiązany nie tylko z dworcem zachodnim, ale również z powstającą teraz linią tramwajową, która jest wzdłuż ulicy Kasprzaka. Tak jak powiedziałem, to z góry od razu mówię, nie spoilerując zbyt wiele, zapraszam na briefing za tydzień z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Mogę zdradzić, że to będzie 10 lutego. Rzeczywiście będzie duża rozmowa o całym systemie komunikacyjnym. Bardzo proszę, panie redaktorze. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Stołeczna. Ja chciałem spytać jednak o te terminy bliższe remontu ulicy Ordona niż 20 lat i chciałem spytać o ciężarówki, tu jedna przed chwilą przejechała, a wiem, że mieszkańcy też skarżą się na ich trasę przez ulicę Ordona, kiedy ten problem uda się wyeliminować skutecznie. Zacznę od ostatniego pytania. Skutecznie w momencie, kiedy nie będą miały celu podróży. No jednak tutaj na tyłach ulicy Gniewkowskiej mamy potężne zaplecze produkujące materiały budowlane. Te ciężarówki początkowo jeszcze w poprzednim wieku wyjeżdżały przez ulicę Potrzebną w kierunku Włoch. Ja przypominam, że wtedy też zapadła decyzja o ograniczeniach tonażowych, by odciążyć to uciążliwe sąsiedztwo i wtedy podjęto decyzję, że ten teren będą ciężarówki opuszczać od strony Woli. Teren wtedy jeszcze nie zamieszkały. Natomiast nie da się tutaj jakby ograniczyć do zera dojazdu do drogi publicznej. Nie ma takiej podstawy prawnej, nie ma takiej formuły. Natomiast jeśli chodzi o same terminy, to tutaj zgodnie z decyzją pana profesora, my najbliższe 2 miesiące spędzimy na inwentaryzacji stanu. Przygotujemy materiały po to, żeby był materiał źródłowy dotyczący stanu, jakości i zakresu bruku. Natomiast jeśli uda się zabezpieczyć środki na najbliższej radzie, my chcielibyśmy w drugiej połowie roku rozpocząć przebudowę ulicy Ordona. W najgorszym wypadku zakończyć wiosną przyszłego roku. Dużo zależy od tego, jak w wielu miejscach będziemy musieli poprawiać bruk. Natomiast jeśli tych miejsc będzie mniej, to jakiś cień nadziei daje też na to, że same roboty asfaltowe wykonamy w roku bieżącym, ale tu, żeby być precyzyjnym i później nierozliczanym za zbyt optymistyczne harmonogramy, wiosna przyszłego roku powinniśmy te prace zakończyć. Ja mam jeszcze ostatnie pytanie związane z tym terenem. Na mapie prezydenta Trzaskowskiego dotyczącej rozszerzania strefy płatnego parkowania są Odolany zapisane na 2023 rok. I czy ten plan zostanie spełniony? Czy panowie radni popierają montaż parkomatów na tym terenie? To ja od razu odpowiem. Rozmawialiśmy na ten temat z burmistrzem Strzałkowskim jeszcze kilka lat temu. Burmistrz jest absolutnie zwolennikiem wprowadzenia strefy płatnego parkowania na tym obszarze. Natomiast fakt, że w tej chwili dwie z
zasadzie chyba 5 czy 6 ulic, na których ta strefa płatnego parkowania miałaby funkcjonować. Będą objęte pracami prawdopodobnie, jakby samą strefę będziemy chcieli zaproponować po zakończeniu tych prac. Proszę Państwa, jeśli wyczerpaliśmy pytania, jeszcze ewentualnie nagrania indywidualne, bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor już tam nam uciekł, ale też dziękujemy mu za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu i do zobaczenia. Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich. Panie dyrektorze, ulica Ordona w końcu będzie remontowana. Jak będzie przebiegał ten remont? Kiedy się zacznie i kiedy planujecie go skończyć? Udało się porozumieć z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków co do problemu, który nam tutaj przyświecał, czyli jak przeprowadzić ten remont, żeby nie rezygnować z tego, co wartościowe historycznie przy tej ulicy, czyli bruku. Bruk jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Rozmawiamy i rozmawialiśmy długo o tym, w jaki sposób ten remont przeprowadzić, by ten bruk ucierpiał jak najmniej. Udało się znaleźć rozwiązanie. Wcześniej tych scenariuszy co najmniej było kilka, ale to, które jest zaproponowane w tej chwili, chyba jest najlepszym rozwiązaniem zarówno z naszego mieszkańców, jak i konserwatora punktu widzenia. Ten bruk zostanie przykryty. Przykryty zostanie siatką i asfaltem. Oczywiście w tych najgorszych miejscach zostanie wyrównany. Po to, by w momencie, kiedy będzie kompleksowa, docelowa przebudowa ulicy Ordona, którą też zgodnie z miejscowym planem ma biec linia tramwajowa, można było wtedy wyeksponować ten bruk. Mamy nadzieję, że do tego czasu całe zaplecze przemysłowe z ulicy Gniewkowskiej, Mszczonowskiej zniknie z mapy Warszawy. Wszyscy mamy świadomość, że jest to jednak funkcjonalność tymczasowa. Wtedy ten bruk będzie można wyeksponować. Będzie on wyglądał naprawdę ładnie, bo na kawałku tutaj ten bruk jest wyremontowany. Zniknie problem hałasu i zapylenia i to będzie ten moment, w którym będziemy mogli powiedzieć, że jakby praca została w 100% wykonana. O jakich datach mówimy? My w tej chwili się koncentrujemy na tych pracach bieżących, czyli przykrycia bruku asfaltem. W najbliższe tygodnie to jest inwentaryzacja. Zgodnie z oczekiwaniem konserwatora przygotujemy inwentaryzację całej ulicy bruku. Przygotowujemy projekt we własnym zakresie. W marcu liczymy na zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania, tak by w drugiej połowie tego roku przystąpić do prac budowlanych. W takim optymalnym scenariuszu wiosną przyszłego roku powinniśmy tę pracę zakończyć. A koszty? Zakładamy, że to będzie plus minus około 10 milionów złotych. To nie jedyna ulica, która w najbliższym czasie ma przejść remont. Tak, w grudniu, na ostatniej grudniowej sesji udało się zabezpieczyć środki na realizację Jana Kazimierza. Tutaj uzyskaliśmy już decyzje środowiskowe, dokumentację z RIT. Pełna dokumentacja znalazła się już na stronie internetowej. W tej chwili trwa przetarg i szukamy wykonawcy. Zakładamy, że gdzieś w połowie marca uda się otworzyć oferty i pod koniec drugiego kwartału wprowadzić wykonawcę na budowę. Zakładamy, że 20 miesięcy to jest termin na realizację tego zamówienia, więc początek 2025 roku to jest koniec samych prac. Jest ponad kilometr drogi do przebudowy, natomiast no, biorąc pod uwagę, że jest to jedyna ulica dla wielu osiedli, które wzdłuż tej ulicy funkcjonują, to są łącznie tysiące osób. Sam remont zostanie podzielony na kilka etapów, tak cały czas ta ulica była drożna i cały czas dała możliwość wjazdu i wyjazdu do wszystkich posesji. Super, dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Mam pytanie na temat wiaduktu ulicy Madewilskiej, tak, na Białęce. Kiedy będzie możliwość przejazdu już chociaż w jednym kierunku wahadłowo? Chcemy puścić ruch jeszcze w marcu. Dużo zależy od warunków atmosferycznych. Na razie te warunki atmosferyczne pozwalały nam prowadzić pracę zgodnie z harmonogramem. Większość robót betonowych przy podporach już została wykonana. Zalane zostały przyczółki. W tej chwili będzie zwożony materiał ziemny po to, by te przyczółki wypełnić, jego stabilizację. Jeśli tutaj gwałtownie pogoda się nie pogorszy, to zakładamy, że w marcu będziemy już pracować na samej płycie i w marcu chcieliśmy ruch puścić. Więc trzymamy kciuki za pogodę i za wykonawcę. Na razie wygląda to dobrze, ale z racji tego, że mamy taką, a nie inną porę roku i to pogoda rozdaje karty, no nie mogę jeszcze podać konkretnego terminu, ale wierzę w to mocno, że będzie to marzec.
Dobrze, to jeszcze pytanie na temat placu na Dozdrożu. Jest planowana przebudowa, kiedy może się rozpocząć jakieś prace budowlane? W tej chwili jesteśmy po otwarciu ofert, mamy dwie oferty, z czego jedna bardzo, bardzo korzystna. Chcielibyśmy z tej oferty skorzystać. Trwa analiza złożonych ofert. Wiadomo jest, że mamy mniej środków niż ta najniższa oferta, ale też dlatego, że w zeszłym roku złożyliśmy wniosek do programu rządowego o wsparcie dla realizacji tej inwestycji. Do dzisiaj ten wniosek nie został jednak rozpatrzony. Najbliższa sesja budżetowa marcowa. Ja myślę, że wtedy zadzieją się losy tego projektu. Jeśli zostanie zabezpieczony budżet, to w marcu będziemy mogli rozstrzygać to postępowanie i mam nadzieję w ciągu kilku tygodni od tego rozstrzygnięcia zawierać umowę i wprowadzać wykonawcę na plac. Dobrze, to jeszcze pytanie na temat zawodowych teleporterów, które są likwidowane konsekwentnie w Warszawie. Czy będzie takowy zlikwidowany na ulicy Puławskiej w najbliższym czasie? W najbliższym czasie niestety nie. Na ulicy Puławskiej potrzebne jest zadanie inwestycyjne. Musimy przebudować ten układ tak, by zrobić miejsce pod ścieżkę rowerową. Nie chodzi tu o to, by rowerzystów wpychać pomiędzy pieszych, którzy i tak mają tam ciężkie warunki ruchowe. Ja sobie nie wyobrażam tej ulicy w ogóle bez parkowania, więc to parkowanie powinno tam zostać. Natomiast no to wymaga przeniesienia parkowania na jezdnię, wygospodarowania części terenu z jezdni pod poszerzenie chodników, tak by zmieścić tam też infrastrukturę rowerową. Jeśli ta infrastruktura rowerowa ma biec pomiędzy jezdnią a chodnikiem, no to w tym miejscu w tej chwili stoją latarnie, skrzynki energetyczne, kanalizacja, to wszystko musi być przebudowane. To jest wielobranżowy projekt inwestycyjny, na który potrzeba co najmniej kilkanaście milionów złotych. Budżet miasta jest napięty. Trudno zważyć różne projekty i różne wartości, ale myślę, że zgodzimy się, że chyba jednak remont ulicy Ordona jest dużo, dużo ważniejszym projektem niż likwidacja tego teleportu, choć nie mówię, że tamta inwestycja jest absolutnie nieistotna, jest bardzo istotna, ale projektów rowerowych robimy co najmniej kilka w tej chwili i te teleporty w różnych miejscach znikają. Chociażby w tej chwili prace nad projektem dla Marszałkowskiej. Tutaj mamy już mamy przetarg, więc za chwilę wybierzemy wykonawcę i rozpoczniemy pracę. To są roboty za blisko 8 milionów złotych. Dalej mamy ciąg ulicy Andersa, dalej mamy ulicę Mickiewicza, dalej mamy ulicę Aleje Solidarności. To są wszystko projekty, na które w tej chwili mamy zabezpieczony budżet i planujemy ich realizację. Łącznie to jest kilkadziesiąt milionów złotych i jakby trzeba mieć świadomość. Do tego mamy rozpoczęte dokumentacje Wesołej dla ulicy Niemcewicza, w Wawrze dla ulicy Patriotów czy Lucerny. Te trzy projekty to jest kilkadziesiąt kolejnych milionów złotych, na które niestety my już pokrycia finansowego nie mamy. Otwieranie kolejnego zadania po to, by dokumentację projektować w momencie, kiedy nie mamy zabezpieczonych budżetów na dokumenty, które już mamy przygotowane, no byłoby nieodpowiedzialne, nieuczciwe. Więc jeszcze chwilę trzeba poczekać, aż znajdą się pieniądze na realizację tego zadania i wtedy jakby z miłą chęcią jakby ten projekt przeprowadzimy, bo wiemy, że też jest bardzo potrzebny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.